Już dziś wielki koncert Lata Z i Dwójki i właśnie wypatrujemy gwiazdy, a skąd najlepiej? Z Latarni Morskiej. I właśnie znajdujemy się na Latarni Morskiej w Kołobrzegu i ze mną jest prezydent miasta Janusz Gromek. Panie Januszu, znajdujemy się także na bezpiecznej plaży. Dlaczego? Dzień dobry. Za kwotę 65 milionów odbudowaliśmy plażę. Ona jest bezpieczna bardzo i bardzo szeroka, która i tak dawno była na szerokości około 10 metrów w niektórych miejscach, w chwili obecnej ma 80 metrów szerokości. A oprócz tego dojście do portu, wejście do portu, wydłużone, poszerzone ścieżki rowerowe na odcinku kilkunastu kilometrów, piękny port jachtowy na miarę europejskiego, nawet światowego standardu. A oprócz tego jesteśmy największym uzdrowiskiem w Polsce, a trzeba dodać, że my mamy piękną bazę hotelowo-gastronomiczną. To jest, no ja myślę, najlepsza baza w Polsce. Na poziomie tych 3, 4, 5 gwiazdek łóżek mamy indywidualnie. 22 tysiące to jest ogromna ilość. Dwa hotele pięciogwiazdkowe, 39 basenów. Ta informacja pokazuje, że do Kołobrzegu warto przyjechać, nie nad Morze Śródziemne, nie do Egiptu, tam jest niebezpiecznie. Do Kołobrzegu zapraszam. No to wspólnie poobserwujmy gwiazdy z najlepszego miejsca właśnie tu w Kołobrzegu. A jedną z gwiazd dzisiejszego koncertu Lato Z i Dwójki jest Magda Wójcik z zespołem Goja. Dzień dobry. Witam serdecznie. Magda, zacznę od pytania. Spałaś kiedyś na plaży? Tak, spałam kiedyś. Było ci wygodnie? Było wygodnie. A śpiewałaś na plaży? Również, koncert na plaży. Wiem, że też koncertowaliście kilka lat temu w Kołobrzegu i teraz mam pytanie, jak twoim okiem ten Kołobrzeg zmienił się, tak jak obserwujesz go dzisiaj? Wydaje się, że się zmienia rzeczywiście, bo miałam okazję dzisiaj się przejść tą promenadą nad koło plaży i samą plażą i faktycznie wydaje mi się, że jakieś tam rzeczy dla ludzi tutaj, tych rzeczy jest coraz więcej, jest coraz milej. Na scenie Radia Z trwają przygotowania i dzisiaj zaczynamy o 20:10. Zapraszamy Lato Z i Dwójka Goja wśród gwiazd. Zapraszam serdecznie.